najbardziej znaczącą, najbardziej znaną redaktor naczelną amerykańskiego żołnierza powiedziała kiedyś, że odrobina złego gustu jest jak szczypta papryki. Wszyscy potrzebujemy szczypty złego gustu. Jest rzeźki, zdrowy i fizyczny. Myślę, że nie możemy się udać. To, czemu się sprzeciwiam, to brak gustu. Powiedz mi, w jaki sposób, czy w ogóle tego typu wydarzenia właśnie na Karni Mody mogą wpłynąć na naszą polską ulicę, bo aby ten gust, który tak wydaje mi się, że już jest bardzo dobry, jeszcze się polepszył. Zaskoczyłeś mi tym pytaniem, nie byłam na nie przygotowana. Znaczy, przede wszystkim muszę powiedzieć, że moda zawsze mi się wydaje taką młodszą siostrą psychologii, bo dzięki modzie możemy wyrażać się w wyjątkowy dla nas sposób. Możemy w jakimś sensie być tym, kim chcemy i jacy chcemy, więc myślę, że tego typu wydarzenia na pewno wpływają i rozwijają, pokazują inne strony. Możemy się uczyć, ale możemy też obserwować i zastanawiać się, w jaki właśnie sposób chcemy się wyrazić i kim chcemy być, albo o czym marzymy i zbliżyć się trochę do tych swoich marzeń właśnie dzięki modzie. Bardzo się dziękuję. I tak wreszcie to pytanie do pani panie, bo i tutaj będzie co z kolei zwrócić nie mów. Otóż stwierdziła na chwili, że może się wydawać, że ubrania to jedynie pusta błahostka, ale mają one dużo ważniejszy cel niż tylko sprawianie, żeby było nam ciepło. One zmieniają to, jak postrzegamy świat i w jaki sposób świat postrzega nas. I teraz bardzo pytanie połączone też między innymi z wydarzeniem, które miało miejsce w Kolinie. Czy zgadza się pani z tym stwierdzeniem? Bo wydaje mi się, że jest bardzo wyraziste. Że ja nawiążę przede wszystkim do poprzedniego pytania, które było tutaj do Rady. To jest górski gust od nas dyskutantów. Czyli o gustach się nie dyskutuje. Ponieważ ja studiowałam kulturoznawstwo i historię sztuki. Proponuję przeczytać książkę profesora Dodatkiewicza o estetyce. I wszystkie dyskusje na temat ładne, nieładne, wystawne, niewystawne się skończą. Ubrania są niezwykle potrzebne. I powiem jeszcze inaczej. Ze względu na to, że one są piękne, brzydkie w kwestii tego, jak odbierają dana osoba i osób, które usłuchacie. To chciałam powiedzieć, że Fashion Week, który zostaje przygotowany w Warszawie, myślę, że jest rzeczywiście pierwszym krokiem do tego, takim poważnym krokiem, żeby powstało w Polsce coś poważnego, cyklicznego. Jestem przekonana, że grupa osób, która stanęła za tym Fashion Weekiem, spowoduje, że ubrania przełożą się na ekonomię. Więc ja ubrania traktuję niestety jak ekonomię. Oczywiście im piękniejsze, im bardziej spektakularne, im bardziej dostrzegane przez światową prasę, media, pokazują się na targach całego świata, mogę powiedzieć, że właściciela tutaj w zarządzie firmy PTAK upatruje bardzo duże możliwości, bardzo duży sukces, ponieważ za tym Fashion Weekiem stanęła grupa biznesowa. My w Polsce mamy taką złą cechę. Na polskich producentów patrzymy z przymrużeniem oka jak na takie targowisko, a na polskich projektantów patrzymy jak na wydarzenie. Nie będzie wielkiej polskiej mody, jeżeli polscy projektanci nie połączą się z polskimi producentami, jeżeli polscy producenci nie dołączą do tego poważnej siły, nie stanie za tym ktoś taki jak Grupa PTAK, która nada temu mocny ekonomiczny, finansowy rys. Moda dla mnie to wielka ekonomia, ale moda dla mnie oczywiście ta najpiękniejsza to haute couture. Takie haute couture mam okazję przygotowywać dwa razy do roku do pokazy w Paryżu. Ostatnio ze względu właśnie na to, że budujemy ekonomię i między innymi w ostatnim naszym pokazie w naszej marce Hermstage Ewa Mille, ta strona natychmiast się sprzedawała. W trakcie pokazu już można było online kupować rzeczy, które były na wybiegu z wyprzedzeniem sezonu. Ale te haute couture jest dla mnie najważniejszym elementem mody, ale jednak wciąż i nadal zabawy, budowania marki, budowania wizerunku. I rzeczywiście w tę sobotę miałam przyjemne stworzenie na rynek polski sukienki haute couture, na którą pracowaliśmy miesiąc czasu. Była szyta ręcznie, tak jak powinna być szyta suknia od couture. Kilkadziesiąt metrów materiału, mimo że tego pewnie nie było widać. Ręcznie wycinane, srebro prawdziwe starzone, cyrkony prawdziwe, układanka, wszystko kilka przymiarek.
spełnienie marzeń panny młodej, ponieważ o wózkach się nie dyskutuje, tym bardziej o suknach ślubnych, jak młoda w ten dzień chce wyglądać. Tak wygląda. Ja mam nadzieję, że nam się udało połączyć i żeby było wystawnie, żeby było elegancko, tak trochę jak z marzeń. Rzeczywiście, czyli możemy